dyrektorem szkoły. Teraz jest zajęty. Alicia, to mój tata. Także dyrektor. Minutkę. Wykluczony. Co za różnica? Wróć później. Dokąd idziesz? Szukam Hildy. Tylko nie wpakuj mnie znowu w tarapaty. Ty nie zadręczaj się. Pardo, powinnaś być teraz w pokoju. Właśnie tam szłam. Jest pan nowy i nie wie, że ostatnio choruje na anemię. Muszę często jeść. Właśnie szłam do kawiarni po coś na ząb. Czy ty coś wąchasz? Nie wierzę ci. Ona coś kręci. Rzeczywiście szła do kawiarni. Zatrzymałem ją na chwilę. Chciałem, żeby posłuchała nowej piosenki. Podczas lekcji nie powinieneś chodzić z gitarą. Oddaj mi ją. A ty wracaj do siebie. On szuka na ciebie haka. Dzięki. Pomożesz mi znaleźć Hildę? Jeszcze nie zwariowałem. Daj spokój, chodź. Nic z tego. Chcesz wody? Jak się czuje Hilda? Już lepiej. Proszę się nie martwić. Nie chcę, żeby pan zasłabł. Może coś do picia? Szklankę wody. Zaraz wracam. Co znowu? Kłopoty. To znaczy, uczniowie z piątej klasy biegają nago po szkole. Nago? Zaraz przyniosę wodę. Nago? Przepraszam. Zawsze coś wymyślą. Muszę to sprawdzić. Zupełnie nago. Nie widział pan pani Hildy? Mieli ją zbadać w pokoju nauczycielskim. Jak się czuje? Widział ją pan? Nie. W pokoju nauczycielskim. Proszę pani, tylko nie to. Spokojnie. Chciałam wszystko wyjaśnić. Roberto, pozwól. Ty znowu tutaj. Jedna kara to za mało? Chciałam wyjaśnić. Nie trzeba. Skoro nie odpowiada ci kara, wymyślę inną. Specjalnie dla ciebie. Spodoba ci się. Raquel pomyliła pana z byłym narzeczonym profesor Hildy. Chciałyśmy ich połączyć. Rozumiem, ale to się mogło źle skończyć.
Proszę im wybaczyć. Młodzież jest impulsywna. Czasem nie myśli. Przepraszam w imieniu szkoły Elite Way. Spotkało pana tyle przykrości. Wszystko sobie wyjaśniliśmy. Dziewczęta miały wspaniały pomysł. Nie jest pan na nas zły? Skąd? Mam prośbę. Słucham. Chciałbym zaprosić je do programu, który prowadzę. Tam o wszystkim opowiedzą. To ważne, by mówić o miłości. Możemy iść? To raczej niemożliwe. Dlaczego? Po tym, co zrobiły, zostały ukarane. Przykro mi. Przecież przeprosiły. Co znowu planowałaś? Nic. Próbowałam wyjaśnić. Mam tego dość. Jeszcze chwila, a wylecisz ze szkoły. Dlaczego? Przecież nic nie zrobiła. Co się tu dzieje? To przez panią ona znowu nagabuje profesor Hilde. O wszystkim poinformuje dyrektor. Diego powiedział, że nadzy uczniowie biegają po szkole. To prawda, przysięgam. Oni pewnie są w zmowie. Nie. To taka zmyłka. Nie jesteśmy w zmowie. Pomówię z dyrektorem. On podejmie odpowiednie kroki. To niesprawiedliwe. Chodzi nam tylko o dobro pani Hilde. Przygotowaliśmy spotkanie z jej ukochanym. Co takiego? Niestety pomyliłyśmy Hilaria Ortiza Tirado z Juanem Calderonem. Jakim prawem wtrącacie się do mojego życia? To jakieś kpiny? Nie. Bardzo panią szanujemy. Wszystko wyjaśnię. Jesteście z siebie zadowoleni? Proszę zanotować. Roberta i jej wspólnicy mają zakaz opuszczania szkoły do końca miesiąca. Co? I cały następny miesiąc. Pilar również. Wszystko przez ciebie. Przestań. Muszę porozmawiać z Hildą. Nigdzie nie pójdziesz. Zostaw to tak, jak jest. Powinna wiedzieć, jak było. Daruj sobie. Nie wtrącaj się. Znowu mamy przez ciebie kłopoty. Poczekaj. Paola, cześć, kochanie. Spotkamy się dzisiaj. To raczej niemożliwe. Co się stało? Jak zwykle, Roberta wpakowała nas w tarapaty. Znowu ona. To prawda. Roberta, wracaj. Nie, kochanie, kiedy się złoszczę, mówię Roberta. Nie znoszę jej, to dlatego. Nie widział pan profesor Hildy? Dokąd poszła? Była tutaj, ale mnie nie poznała. Jak to?
Państwo się znają? To długa historia. Byliśmy kolegami z pracy. I nie tylko. Później życie nas rozdzieliło. No. O sea, usted es Hilario. Pan Hilario.